Dzień dobry Państwu, witam po świętach, witam również mojego gościa, Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jak, atmosfera poświąteczna już opadła, czy trudno wstać rano? Przede wszystkim informacje od wczorajszego wieczora o ofensywie w Donbasie, nowej fazie wojny, przekreślają właściwie cały wypoczynek i całą radość ze świąt, bo niewątpliwie wojna wkracza w nową fazę, pewnie jeszcze gorszą. Nie widać perspektyw na jej zakończenie, więc myślę, że te święta były szczególne. Trudno nawet mówić teraz o tym, jak się kto się czym objadł i tak dalej. Jest. No dobrze, a pan mówi, nie widać perspektyw na zakończenie. Nie widać rzeczywiście? Nie widać i to jest jakaś upiorna informacja, która towarzyszy tej wojnie. Bo no, rozmów pokojowych nie ma. Prezydent Zełenski wyraźnie powiedział, że po masakrze w Buczy, po tym, co się wydarzyło, Ukraińcy nie widzą możliwości rozmowy z Rosjanami. Rosjanie chyba od początku, skoro zaczęli wojnę, nie widzieli możliwości rozmów. Więc mimo wysiłków różnych przywódców na świecie, nie wiem, Turków, Austriaków, Francuzów, nie widać perspektywy. Ale czymś to się musi skończyć. No nie będzie to trwało wiecznie. No więc czymże się może skończyć w takim razie? Nie chcę spekulować. Wiele było takich głosów, że coś się wydarzy w 3 dni, w 10 dni, wiele przewidywań. Ta wojna pokazuje, że żadne przewidywania się nie spełniają i że fakty są takie. Blisko 2 miesiące już ta wojna trwa, są tysiące ofiar, ogromne zniszczenia, zbrodnie, więc ja mam jak najgorsze przypuszczenia, to znaczy oczywiście ta bitwa, która się rozpoczyna, ma bardzo duże znaczenie, bo jest z pewnością tak, że Rosjanie nazywają w ogóle to wszystko operacją specjalną w Donbasie, chcą sięgnąć po wschodnią Ukrainę i można przypuszczać, że oto teraz się toczy wojna i tak naprawdę na polu bitwy, na froncie, który wygląda tak jak w czasie II wojny światowej, czego nie widzieliśmy od kilkudziesięciu lat w Europie, będą się rozstrzygały losy Ukrainy i wschodniej Ukrainy. No nie tylko chyba Ukrainy, rzeczywiście nawet z naszej perspektywy. No, trzymanie Rosji jak najdalej od nas jest bezcenne. Panie ministrze, dobrze, to wojna wojną. Z drugiej strony w Polsce trwa jakaś batalia polityczna i pytanie, czy Platforma szykuje się do przedwczesnych wyborów? Opozycja zawsze powinna być gotowa. To jest taka dyżurna odpowiedź. No, opozycja i Platforma robi swoje, no, zgłasza różne propozycje, recenzuje rządzących, tam gdzie trzeba wspiera rządzących, na przykład w ustawie o obronie ojczyzny, więc nie no mamy właśnie, na teraz to wpływu, kiedy będą wybory jako opozycja. Ale to nie jest... szykujecie się do nich, nie stawiacie na to, że to będą na pewno wcześniejsze wybory? Ja uważam, że nie, ale że tu będzie to w terminie konstytucyjnym. Nie wyobrażam sobie, żeby PiS, prezes PiS-u w takiej sytuacji wojennej chciał wyborów i konfliktu politycznego jeszcze ostrzejszego w Polsce. Natomiast słyszę różne głosy, różne spekulacje, więc no, wybory są możliwe, chociaż do tego potrzeba, warto może to słuchaczom przypomnieć, albo decyzji Sejmu o samorozwiązaniu, albo niemożności sformowania rządu. Panie ministrze, te ścieżki są tutaj dość konkretne, to nie prawda. Jest tak, że ktoś pstryknie i są wybory. Panie ministrze, Platforma zgłosiła 3 swoje propozycje programowe. Pierwsza z nich, ta, która odbiła się największym echem, to 20% podwyżki dla budżetówki. No i pan Leszek z Warszawy, dokładnie pan Leszek Balcerowicz, pyta, ile miliardów z budżetu będzie kosztować obiecane 20% podwyżki dla sfery budżetowej i skąd PO weźmie na to pieniądze? Pytam publicznie, proszę nie kręcić. Cieszę się, że pan redaktor cytuje profesora Leszka Balcerowicza. Ale spodziewałem się takiego pytania wczoraj wieczorem. A to może proszę od razu odpowiem. Tak, konferowałem z naszą poseł Izabelą Leszczyną, która jakby odpowiada za program ekonomiczny Platformy, więc... Pan też, co warto przypomnieć naszym słuchaczom, choć był ministrem obrony, jest absolwentem, właściwie nie wiem, SGPiS-u czy już SGH?
zacząłem Szkołę Główną Planowania i Statystyki, a skończyłem Szkołę Główną Handlową. W międzyczasie tak zmieniła zwanym, się nazwa, tak. Ta nazwa się zmieniła, a właściwie wróciła do nazwy tradycyjnej, bo taka była nazwa tradycyjna. To proszę o odpowiedź. Odpowiadając krótko, bez sfery budżetowej, która jest w samorządzie szacowana, ta podwyżka jest na około 30 miliardów złotych. A jak to żeście wyszacowali na 30 miliardów? No na podstawie, znaczy ja tego nie szacowałem, posługuję się, przywołem tutaj posłankę Izabelę Leszczynę, która takie symulacje i wyliczenia zrobiła. Przepraszam, ale bo to jest, po pierwsze, należałoby najpierw powiedzieć, co to jest budżetówka, bo mówicie o podwyżkach do budżetówki i nie ma jednego klucza, co to jest budżetówka w sferze, a czy pan w ogóle wie, ile Polaków pracuje w tak zwanej budżetówce, w sferze publicznej? To zależy, czy wliczać do nich tych, którzy pracują w spółkach Skarbu Państwa. Jeśli no nie. Ich nie wliczać, to zależy, czy wliczać w tę kategorię ci, którzy... Czy pan zna te liczby, czy pan ich nie zna? No wczoraj dodawałem sobie, patrząc na to, że te kryteria są do końca niejasne, więc w szeroko rozumianej sferze budżetowej bez tych, którzy są zatrudnieni przez samorządy, to jest około 1,5 miliona. No nie, znaczy razem z samorządami, no bo samorząd to jest też sfera publiczna. W sferze publicznej pracuje prawie 1/4 Polaków, pracujących Polaków, od razu dodajmy, nie w ogóle Polaków. I to jest około 3,8 miliona osób. No tak, no ale jeśli pan redaktor wlicza, pewnie trzeba w to wliczać pracowników miejskich spółek, kierowców autobusów ale i tak dalej. Tusk mówił na przykład o ciężkiej dolinie nauczycieli, tak, którym jest. Chciałby no ulżyć. No bo akurat przypomnę zgłaszaliśmy panu, że, poprawkę w Senacie tak, w tej ale sprawie. Ale przypomnę panu, że nauczyciele na przykład szkół podstawowych są zatrudniani, znaczy ich pracodawcą jest samorząd. Tak. I teraz, jeżeli chcecie ich w to wliczać, czy nie chcecie? No tak czy owak? No chcemy. 30 miliardów, na tyle to wyliczyliście. To znaczy pani Leszczyna wyliczyła, nie pan. No tak? nie ja, ale mam całkowite zaufanie do pani Leszczyny. Ja staram się interesować i znać się na bezpieczeństwie i obronie. Ona się zna na ekonomii. 30 miliardów miesięcznie, czy rocznie? Nie, no rocznie. 30 miliardów rocznie. To się nijak nie spina z tymi liczbami, o których mówiliśmy, ale dobrze. Na tyle to wyliczyliście. Rozumiem, że pani Leszczyna ma jakieś konkretne wyliczenia. To znaczy wie przynajmniej, ile osób... Bo... Była o to pytana, zresztą ona odpowiadała pani ministrze, dobrze, panu profesorowi Balcerowiczowi. Tak, powiedziała, że ona nie wie, bo ona nie jest główną ekspertką, ona jest polityczką, która zajmuje się wytyczaniem kierunków. To ja zadaję dwa konkretne pytania. Po pierwsze, no nie wiecie, rozumiem, ile osób pracuje w budżetówce, a no to wiecie przecież chociaż... pan sam powiedział. No, znaczy to... To są dane szacunkowe. Ile osób, a ile zarabiają ci ludzie? No bo wtedy będziemy wiedzieć, co oznacza 20% podwyżki. No różnie, w różnych kategoriach. Są pracownicy urzędów wojewódzkich czy inspekcji przy urzędach, którzy zarabiają bardzo mało, niewiele ponad minimum. I są ludzie, którzy w sferze budżetowej zarabiają ale panie dużo. Ministrze, no, jeśli ja dobrze rozumiem, to Platforma nie policzyła, ile osób pracuje w budżetówce oraz nie wie, ile oni zarabiają. Panie, natomiast 30 miliardów rzuciliście. Policzyliśmy to wszystko. Mówię o tej kwocie jako efekcie końcowych wyliczeń. Dobrze, natomiast to bardzo chętnie. Bardzo chętnie zobaczymy konkrety. Radio RMF 24, tam o innych propozycjach Platformy, których no, nikt panie z ekonomistów nie chce jakoś to poprzeć. To jest dobra propozycja, żeby budżetówka zarabiała 20% więcej. Interia.pl. No. Kłaniam się nisko słuchaczom RMF-u. Panie ministrze, ja powiem tak. Bez kozyry powiem 500. Dlaczego tylko 20%? Mogliście powiedzieć, że żądacie podwyżki, że żądacie podwojenia ich zarobków. Podwyżki o 100%. Skoro wzięliście z kosmosu 30 miliardów... Ale przecież dlaczego pan mówi, że wzięliśmy no z bo kosmosu? Nie ma żadnych, no bo Leszek Balcerowicz prosił o konkretne wyliczenia. Pani Leszczyna mu ich nie przedstawiła. Ale czy uważa pan, że tylko na Twitterze odbywa się komunikacja profesora Balcerowicza z posłanką Leszczyną? Nie, ale nie widziałem nigdzie. Przepraszam, panie ministrze, bo być może pan ma rację. Być może to nie jest z kosmosu. W takim razie ja chętnie to odszczekam. Hał, hał. Natomiast zanim to odszczekam, to ja bardzo chcę zobaczyć te wyliczenia. Panie doktorze, ale tu chodzi o istotę sprawy. No mamy inflację 11% i my mówimy, że sfera budżetowa, na której się opiera państwo, powinna zarabiać więcej, panie że powinny dobrze, być podwyżki. Ale skąd weźmiecie na to pieniądze? No to
jest właśnie inflacja, o której powiedziałem, zakładana jest w budżecie 3%, a faktycznie jest 11%, więc rząd zbiera podatek inflacyjny, no bo skąd więcej wpływa z VAT-u ze wszystkiego. No z budżetu państwa, z który budżetu. Będzie dam wyższy pana dzięki zdaniem, inflacji. Czy za sprawą inflacji jest 30 miliardów, które PiS gdzieś schował, tak? Trzeba dać na podwyżki dla panie sfery budżetowej, zwłaszcza czy jest na nauczycieli. Pan w stanie wskazać nazwisko ekonomisty, który popiera wasze projekty, bo ja czytam i mówię o ekonomistach liberalnych, żadnych pisowców. Leszek Balcerowicz, Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, powiedział: mam negatywny stosunek do wszystkich takich propozycji i nie poparłbym żadnej. Witold Orłowski, były doradca ekonomiczny Kancelarii Prezydenta jeszcze Aleksandra Kwaśniewskiego, Krzysztof Pietraszkiewicz ze Związku Banków Polskich, ekonomiści rozmaitych domów maklerskich. No, czy pan zna ekonomistę, który popiera tę propozycję? Gdy byli tutaj politycy PiS-u, bo wprowadzamy 500+, mówił, wymieniając te same nazwiska, ja bo one były krytyczne. No ale, panie ministrze, pracował pan wszyscy, w innym miejscu. Ale wszyscy. Więc wiadomo, że ekonomiści, zwłaszcza tacy o podejściu bardzo rynkowym i liberalnym, są przeciwni Platforma zwiększaniu Obywatelska wydatków. Była partią liberalną natomiast, i rynkową, przypomnę panu. Natomiast pan był jej założycielem. Gdy doszliśmy do władzy w roku 2007, jedną z pierwszych decyzji była podwyżka dla nauczycieli. Dobrze, to spokojnie, bo pan powiedział tak, 20% podwyżki dla budżetówki, bo ludzie zarabiają mało. Nie potrafi pan powiedzieć, skąd wziąć te pieniądze. Mówicie przecież powiedziałem. No z budżetu. Z podatku inflacyjnego, to znaczy z tego, co rząd więcej zbiera z rynku dzięki inflacji. Zamrożenie rat kredytów. VAT. Zamrożenie rat kredytów do poziomu z grudnia ubiegłego roku. To jest kolejna z waszych propozycji. Pani Leszczyna mówi, że banki zrzucają się na fundusz wsparcia kredytobiorców i z tego można kredytobiorców wesprzeć. I teraz uwaga, na okres, kiedy te raty nie wrócą, cytuję, do jakiegoś przyzwoitego poziomu. Czyli nie wiemy na jak długo i co oznacza to, poziom przyzwoity. Naprawdę nie wiem, dlaczego dobre propozycje, które się upominają o ludzi, opozycji, pan redaktor w taki sposób od razu kwestionuje. Ja ich nie kwestionuję, ja tylko bym chciał wiedzieć. Dobrze, przychodzi ktoś i mówi, chciałbym rozdać każdemu po 20% do pensji więcej. Ja się bardzo cieszę. Cieszyłbym się, gdybyście to realizowali, co prawda, kiedy rządziliście, ale teraz, kiedy jesteście w opozycji, waszym prawem, a nawet wszyscy się domagają od was tego, obowiązkiem jest przedstawić program. Tylko powiedzcie proszę, skąd wziąć te pieniądze, bo kiedy rządziliście, to waszym hasłem było pieniędzy nie ma i nie będzie. Wspominałem podwyżki, które były za naszych czasów właśnie dla nauczycieli, no jedna z pierwszych decyzji. Za waszych czasów zamroziliście pensje, pensje w budżetówce. Bo był kryzys finansowy, no więc nie było bo podwyżek. Po prostu nie było pieniędzy w budżecie, no właśnie, a inflacja wynosiła między 0 a 1%. Teraz jest problem taki, że wszystko drożeje, a budżetówka najbardziej na tym cierpi, bo te pensje są sztywne. Ale Platforma... Naprawdę te słowa ministra Rostowskiego o tym, że pieniędzy nie ma i nie będzie, wbiły się ludziom w pamięć nie dlatego, że powtarza je opozycja, czy powtarzają je media. Po prostu tak zawsze było. Jak pojawiała się propozycja, nie tylko opozycji, ale czyjakolwiek, że komuś dodać jakieś pieniądze, to zawsze padała odpowiedź. Nie ma tych pieniędzy w budżecie, nie wyczarujemy ich, mówił Donald Tusk. Że on nie znajdzie, nie ma takich źródeł i zasobów. I teraz przychodzi Donald Tusk, i mówi 20% dla budżetówki. Ot tak. Skąd? Nie mówicie skąd. Mówicie no to, z podatku, no jak tak, wy to nazywacie, budżet. Ale sytuacja budżetu w warunkach inflacji, tyle jeszcze pamiętam z edukacji w SGH, SG PiS, jest znacznie lepsza dzięki temu, że skoro rosną ceny, rośnie też VAT od produktów. I po prostu rząd powinien to skompensować tym, którzy są w tym wszystkim najsłabsi. Ale jednocześnie, sam pan doskonale wie, głosowaliście zresztą za tą ustawą. Mamy wydać dużo więcej na obronność. 3% już teraz, 3% na obronność. No, sytuacja za naszą granicą jest taka, że nikt tego nie kwestionuje. Czyli mamy dużo więcej wydawać. W tej chwili było 2% budżetu, mamy wydawać 3%. Czyli o 50% ma wzrosnąć, no nawet więcej, mniejsza z tym, mają wzrosnąć wydatki na obronność. Mamy też ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Część z tych ludzi wymaga pomocy, część z tych ludzi będzie dostawać 500+. To też są pieniądze, które będzie trzeba wydać i jakoś, jak widać, Unia Europejska nie spieszy się z pomocą tutaj dla nas. To są koszty.
to są koszty, które trzeba ponieść. I wy mówicie, oprócz tego chcemy podnieść pensje budżetowce. To świetnie, tylko skąd? To są sprawy ze sobą powiązane. Donald Tusk, mówiąc o tej podwyżce, powiedział o takim kręgosłupie państwa, bo jeżeli pan mówi o uchodźcach, z czego jest, nie wiem, kilkaset tysięcy dzieci, które pójdą, czy już poszły do szkół polskich, to nauczyciele muszą pracować więcej i powinni zarabiać więcej. Tak samo dotyczy to urzędników w ministerstwach, urzędników w różnych urzędach samorządowych, różnych służbach. To państwo polskie musi obsłużyć to wszystko. To państwo polskie musi się tym zająć. To państwo polskie daje PESEL-e. Opozycja chce, żeby ludzie zarabiali więcej, to prawem normalnego dziennikarza jest zadanie pytania i proszę się nie obrażać o to. Ale się nie obrażam. To jest pytanie, nie, bo pan mówi tak, to są dobre propozycje, a pan nie wiedzieć czemu krytykuje. Ja ich nie krytykuję. Nie. Ja tylko zadaję pytanie. Ja chciałbym, pytanie, żeby pan powiedział, to są dobre propozycje, chciałbym, żeby ludzie zarabiali więcej. A proszę powiedzieć, skąd te pieniądze wziąć. Załóżmy. Natomiast... Dobrze, to ja to przebiję. To są fantastyczne propozycje. Dziękuję. Chciałbym, żeby wszyscy zarabiali więcej, nie tylko ludzie w budżetówce. I żeby zarabiali więcej niż o 20% więcej, tylko dużo, dużo więcej. Tylko zadaję wam pytanie. Skoro mówicie, że tak zrobicie, to już teraz pytam was, skąd weźmiecie te pieniądze? Ja jestem... Skąd weźmiecie pieniądze także na to, by na przykład raty kredytów zamrozić? Jestem przekonany, że PiS i rząd PiSu w nieodległej przyszłości będzie podwyższał płace w budżetówce, bo sam sobie zdaje sprawę z tego, że inflacja zjada te wynagrodzenia. Ale jak będzie rząd podnosił te pieniądze, to wszyscy dziennikarze będą zadawać pytanie, dobrze, a drogi rządzie, czy macie na to pokrycie, to znaczy, czy macie na to pieniądze, bo jeśli nie macie, to znaczy, że chcecie nas zadłużać, a jeśli macie, to pokażcie. No to jest chyba normalne, tak zawsze się dzieje. Dziennikarze o takie rzeczy jednak pytają. No dobrze, i niech pytają rządy o różne rzeczy. Marek Belka, przepraszam bardzo, człowiek, który kandydował z waszej wspólnej listy opozycji, powiedział wprost na pytanie, skąd weźmiecie te pieniądze. Powiedział wprost, skąd dotychczas z drukowania pieniędzy. Jak rozumiem, według Marka Belki, opozycja chce walczyć z inflacją przez drukowanie pieniędzy. Nie trzeba być ekonomistą, ani skończyć PiS, ani SGH, by wiedzieć, że jak się wlewa więcej pieniędzy, to inflacja rośnie, a nie maleje. Tak, ale jeżeli nie podwyższymy pensji w sferze budżetowej, państwo polskie będzie działało znacznie gorzej. I to jest kwestia. To jest tak naprawdę jeden z priorytetów w tym momencie, z powodów, o których wcześniej mówiliśmy. Dobrze, to panie ministrze, zostawmy w takim razie kwestię pieniędzy. Zna pan, redaktor i wielu naszych słuchaczy, sytuację w szkołach, sytuację z nauczycielami, jak to wszystko wygląda. To naprawdę nie jest tak, że to jest jakaś fanaberia, żeby nauczyciele mieli zarabiać więcej. Ale nie, dobrze, panie ministrze, jak rozumiem, pan jest wyjaśnieniami pani poseł Leszczyny usatysfakcjonowany. Tak, cieszę się, że przynajmniej ktoś w naszym studiu. Może mi pan odpowie na inne pytanie, to jest pytanie prostsze. Mija ponad rok, odkąd zajmujecie się immunitetem, a właściwie nie zajmujecie się kwestią immunitetu profesora Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu. 22 marca była rocznica, kiedy prokuratura regionalna w Szczecinie, która zebrała materiał dowodowy i chciałaby postawić zarzuty, mówi, przepraszam, ale musimy prosić o zdjęcie immunitetu. Senat, kontrolowany przez was, przez opozycję, broni marszałka Grodzkiego przed zarzutami, nie przed więzieniem przecież, jak niepodległości. Jest stałym elementem naszych rozmów. I będzie stałym elementem, wątek. Muszę panu powiedzieć, ja że pojawi to, się. Ja powiem to, co mówię zawsze w tym momencie, to znaczy Senat uznał, że wniosek prokuratury nie jest zadowalający, miał do tego prawo. Ale jest również kolejny Sejm... wniosek od grudnia, jest kolejny ponowny wniosek. Senat nawet nie zdążył się nim zająć. 9 grudnia był złożony, 29 chyba, przepraszam, ten kolejny wniosek, tym razem już po wszystkich możliwych żądaniach Senatu. Mijają 4 miesiące od tego czasu, Senat nie zdążył się nim zająć. No i pewnie się w swoim czasie Senat dalej tym zajmie. W międzyczasie Senat głosował wniosek o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego, pokazując, że no, opozycji musiał, bo PiS taki wniosek złożył. Pokazując, że opozycji nie przeszkadzają żadne zarzuty, bo będzie broniła Tomasza Grodzkiego, dokładnie według czegoś, co Wiadomości Telewizyjne, mój ulubiony program satyryczny, nazywają doktryną Neumana.
No, znam tutaj takie nazwy i takie oceny i uważam, że one są wobec akurat Sławomira Neumanna krzywdzące. Ale Sławomira Neumanna natomiast... wszyscy uwielbiamy. Ja tylko mówię o sformułowaniu, w którym, którego autorem był pan poseł Neumann, gdy powiedział, że dopóki jesteś w Platformie, będziemy cię bronić. Panie doktorze, szanowni państwo, to nie jest tak, że prokuratura składająca różne wnioski jest nieomylna i nie działa politycznie. Ale to proszę pani... zobaczyć, ale jak to, się, co się działo w sprawie wypadku Beaty Szydło czy afery PCK. Kto powinien to w takim razie rozstrzygać? No rozstrzyga to Senat zgodnie z Konstytucją. Nie, rozstrzygnąć to powinien, pan wybaczy, ale jeżeli prokurator na przykład mnie... Znaczy, wie pan, jaka jest różnica między nami? Tak poza wszystkim innym oczywiście, to różnica jest taka, że jakby prokurator chciał mnie postawić jakiś zarzut, to by to mógł zrobić bez żadnego problemu. Panu nie może, bo pan jest posłem. No tak. I w związku z tym mnie nie chroni żaden immunitet i ja muszę liczyć na to, że sąd będzie sądził sprawiedliwie, a pan nie. Ale bierze się to nie z jakichś spraw... kryminalnych. Ale to jest sprawa kryminalna. Chroniony jest parlamentarzysta z tego powodu, żeby nie wykorzystywać jego sytuacji. Ale to jest sprawa kryminalna. To nie jest, to nie jest działalność polityczna. Chyba, że działalnością polityczną jest branie ołówek. Marszałka Grodzkiego zaczęto atakować od pierwszej godziny, kiedy został marszałkiem. Mnóstwem zarzutów, mnóstwem ataków. Więc ewidentnie chodzi o politykę w tym przypadku. Jeżeli marszałek Grodzki jest niewinny, to go każdy sąd uniewinni. Zwłaszcza, że sądy raczej, jak cytują przeróżni sędziowie, kiedy są nagrywani, a nie wiedzą o tym, że są nagrywani, są po waszej stronie. No to też oczywiście nieprawda. Sędziowie nie są po żadnej stronie. Tak, natomiast przypomnę małe to mam zaufanie, panie redaktorze, do prokuratury, bo dała dowód wiele razy, że działa po prostu dobrze. Politycznie. Czyli prokurator jest niewiarygodny, dlatego na wszelki wypadek pozwolimy... Niech to ocenia Senat po prostu. No ale dlaczego to jest jakieś... No bo to wynika z Konstytucji. Senat głosuje nad zniesieniem immunitetu. Tak ale samo, to nie Senat powinien być... Tak samo Sejm głosuje nad immunitetami posłów. Czyli i raz się zgadza. Politycy powinni być sędziami we własnej sprawie. Nie powinni być sędziami we własnej sprawie, ale mają... Pana zdaniem są i to nie, i nie jest być. On sam sędzią, tylko jest. Cały Senat. Sam Tomasz Grodzki w tej sprawie głosował i o dziwo, proszę ale państwa... Ale ma jeden głos na 100. Jak głosował Tomasz Grodzki, proszę państwa? Otóż Tomasz Grodzki głosował przeciwko odebraniu sobie immunitetu. Cóż za zdumiewająca koincydencja. Ma do tego prawo, decyduje cały Senat, on ma jest tam to... jeden głos. I proszę zobaczyć, ostatnio Sejm odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu posła Sławomira Nitrasa, uznając, że to, czego oczekuje prokuratura, przekracza Dobrze, granicę. Zostawmy w takim razie to. Platforma Obywatelska już zapowiedziała, że będzie głosowała przeciwko powołaniu na kolejną kadencję Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jak rozumiem, jednym z powodów, dla których jesteście przeciwni tej kandydaturze, jest to, że Adam Glapiński nie radzi sobie z inflacją, tak? Tak. No to w takim razie Adam Glapiński rządzi również w Holandii, a nawet jeszcze bardziej niż w Czechach, w Estonii i na Litwie, bo tam na przykład inflacja jest dużo wyższa niż w Polsce. Ale tamtejsi prezesi banków z pewnością nie wygadywali takich rzeczy jak prezes Glapiński, ale... który mówił, inflacji nie będzie, inflacja nam nie grozi. Czechy podnoszą stopy, bo mówicie, że za późno zaczął reagować NBP, prawda? No to ja panu powiem tak, Polska zaczęła podnosić swoje stopy od października zeszłego roku. I to jest waszym zdaniem za późno. Czesi zaczęli od czerwca. Ale jako jedni z pierwszych. Czesi panie mają w tej chwili 12,7, my mamy 11. Co do powoływania ale Grapińskiego ja nie na nową ja nie bronię kadencję. Adama Grapińskiego. To zły prezes jest po prostu. Być może. Przykro mi to mówić, bo to profesor z właśnie uczelni, o której tutaj parokrotnie mówiliśmy, działacz Solidarności w swoim czasie w podziemiu zasłużony. I przykro mi to mówić, bo jest złym prezesem banku. Lepszym prezesem byłby pan minister Rostowski. On by powiedział, nie, pieniędzy nie ma. Nie kandydował i prezes Narodowego Banku ma inną rolę niż minister finansów, więc jest bardzo dobrym ekonomistą Jacek Rostowski. Ja tylko mówię, że pokazał i ja tu nie mówię o tym całym anturażu, takim, tym stylu, bo to są różni ludzie stylu Adama Glapińskiego, tylko mówię o konkretach, o faktach, o tym, co on mówił. Można sobie wydrukować z internetu jego różne wypowiedzi o inflacji. Można zawsze sobie się mylił. Wszystko
No nie, oczywiście. Adam Glapiński się myli, nieomylni są, nieomylny jest tylko Donald Tusk. Wszyscy i jego są ministra. Omylni. Bardzo panu serdecznie dziękuję, ja dziękuję za tę lekcję omylności, niemylności. Proszę pamiętać, Glapiński się myli, Platforma się nie myli. Kłaniam się nisko. Tomasz dziękuję. Siemoniak, człowiek nieomylny? Ja się mylę. Mylę się, ale potrafię się przyznać do tego. Ja się mylę nawet w nazwiskach i imionach, więc coś tam będę ględził. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Państwu również. Kłaniam się nisko. Do widzenia.